Witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z cyklu Tarot Express, ciąg dalszy, ja nagrywam ciągiem te filmy i macie teraz do wyboru trzy talie, Golden Whale Tarot, Shadowscapes i Mistyczes Tarot na pytanie, jaką decyzję podjąć. Każdy z nas ma, a codziennie musi podjąć jakąś decyzję, jest to bardziej poważna rzecz albo mniej poważna, taka, która ma wpływ na życie bardzo mocny, o to mi chodzi, albo taka drobna sprawa i czasami bijemy się z myślami, co z tym zrobić, jaką decyzję podjąć, więc może w czymś ułatwi Wam to. Biorąc pod uwagę, słuchajcie, że to jest rozkład dla wszystkich. To nie jest rozkład dla Was, dla jednej osoby z Was. Więc możecie wziąć pod uwagę odpowiedź, ale nie musicie, tak? Jeżeli tu jesteście, no to na pewno potrzebujecie jakiegoś wskazówki albo rady. Natomiast jeżeli obejrzycie ten film i stwierdzicie, że nie, że to jest w ogóle do bani, co ja tutaj będę opowiadała, to na swój własny rozum, swoje własne doświadczenie i swoje własne emocje musicie się powołać. Nie na to, co ja mówię. Więc najpierw zaczynamy od talii Golden Whale Tarot, potem Shadowscapes i potem Mistyczes Tarot. Czasówka będzie w opisie. Jeszcze bardzo Was proszę o subskrypcję i pozostawienie komentarza, ponieważ to jest wymiana energii między nami, czyli ja coś dla Was, Wy coś dla mnie. Albo jeżeli chcielibyście i czujecie potrzebę, że lepszym pomysłem albo lepszą czynnością dla podziękowania mi byłoby pozostawienie mi filiżanki kawy, to zapraszam Was do opisu. Tam jest link na Buy Coffee Chu, lena7.tarot, tam jest link i możecie mi podziękować właśnie w ten sposób, że powiedzmy za tą radą ode mnie podjęliście decyzję, która okazała się w konsekwencjach dla Was korzystna. Możemy tak też się umówić i tak zrobić. Także to dla Was, do Was należy, co wybierzecie. Więc zapraszam Was do właściwego filmu. Widzimy się za chwilę. Na razie. Witam osoby, które wybrały talię Golden Whale Tarot. Ja już trochę tasowałam tą talię przed włączeniem kamery. Ale chciałam przy Was wylosować karty. Zobaczymy, co tutaj się pokaże. Słuchajcie, tutaj pokazało mi się coś takiego, że im bardziej będziecie zwlekać z podjęciem decyzji, to zrobi się za późno. Czyli weźcie pod uwagę swoje pierwsze myśli na ten temat. Czy... do czego Wam to przyrównać? Powiedzmy, przyrównam Wam to do swojego własnego życia. Chcę kupić spodnie i chodzę po sklepach, przymierzam różne fasony, czy tam różne kolory i w mojej naturze jest coś takiego, że jak coś pierwszego wpadnie mi w oko, nawet jeżeli jeszcze tego nie przymierzę, a widzę, że będę w tym dobrze wyglądać, to mogę sobie po 15 kolejnych sklepach chodzić i tak wrócę do tego pierwszego i tak kupię te pierwsze spodnie. Czyli to jest coś na tej zasadzie. Wasza pierwsza reakcja w pomyśleniu sobie, czy w emocjonalnym przetworzeniu informacji, że ja zrobię tak, a nie zrobię inaczej, w tym danym problemie, o co pytacie, jest najwłaściwsza. Tak? Bo potem dochodzi tutaj w tym wypadku analiza intelektualna, zwlekanie, a może jednak, a może jeszcze poczekam, a może samo się rozwiąże, a może jeszcze to przemyślę i tak jakby wydłużacie czas, tak jak z gumy i w niczym Wam to nie pomaga, przeszkadza, a tutaj chodzi o to, że pierwsza myśl, którą mieliście na początku, to taką decyzję podejmijcie. Nie, to mi się nie podoba, ja tego nie zrobię, więc taką decyzję podejmijcie. Albo odwrotnie. No to by było nawet fajne. Mogę się na to zgodzić. Taka pierwsza reakcja, myśl Wasza była, to wróćcie do tej pierwszej myśli i podejmijcie właśnie taką decyzję i trwajcie przy tej decyzji. Czyli
Niech Was nikt nie zawróci ze ścieżki, nie wzbudzi Was wątpliwości, bo to jest Wasze życie, to jest Wasza decyzja, a nie kogoś innego, ok? Bądźcie też w podjęciu tej decyzji, czy obronieniu tej decyzji odważni. O to chodzi. Słuchajcie, czasami jest tak, raz się żyje, raz kozie śmierć. Zrobię właśnie tak. Więc te karty właśnie o tym mówią. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. Zostawcie komentarz i zostawcie subskrypcję jako wymianę energii między Wami. Albo tak jak mówiłam na wstępie, jeżeli chcecie mi inaczej podziękować, to w opisie jest link do... gdzie możecie postawić mi kawę. Czyli tam jest Buy Coffee Chu i lena7.tarot. Tam możecie postawić mi również kawę. W taki sposób też podziękować. I ja dziękuję Wam za dzisiaj. Widzimy się w kolejnych filmach. Wszystkiego dobrego. Na razie. Witam serdecznie osoby, które wybrały talię Shadowscapes. Poza kadrem, zanim włączyłam kamerę, ja tasowałam te karty, ale jeszcze tam kilka razy przy Was to zrobię. Zobaczymy, co tutaj się pokaże, czy Wam to w czymś pomoże. Pamiętajcie, że każdy i tak ma swój własny sposób myślenia, swoją własną mądrość, więc to i tak będzie decyzja należała od Was. Możecie się zasugerować tym, co tutaj się ukaże, ale nie musicie. Pamiętajcie o tym. Ok, osoby, które... O, poleciała mi karta. Osoby, które wybrały talię Shadowscapes, lecą mi te karty. Byle jak je tasuję, byle jak je trzymam, to dlatego. Osoby, które wybrały talię Shadowscapes, jaką decyzję, o której myślą, dotyczącą danej sprawy, mogą podjąć? Słuchajcie, tutaj pokazuje się coś takiego, że nie jesteście chętni do zmiany. Czyli w tym sensie, że czegokolwiek dotyczyłaby ta decyzja i ten problem, o którym myślicie, to wolicie nie zmieniać, nie odświeżać czegoś w swoim życiu, czy jakiegoś wydarzenia, no, czegokolwiek to dotyczy, nie wiem, ale też nie rozmawiać o tym. Bo wiecie, co tutaj jest też pokazane? Jeżeli nie wiecie, jaką decyzję podjąć i macie w naturze radzenie się każdego człowieka i opowiadanie o tym, to nie jest dobry pomysł. Wasz własny sposób przetwarzania informacji wewnątrz Was jest lepszą drogą w podjęciu tej decyzji niż otwarcie mówienie o tym. Może Wasz problem dotyczy, jest bardzo osobisty i nie chcecie o tym rozmawiać. Też może tak być. I nie chcecie też zmieniać, czyli tu nie chodzi o to, żeby decyzję odłożyć. W tych kartach nie ma czegoś takiego. Tylko nie spiesz się, powiedziałabym, z tą decyzją. Nawet jeżeli Ciebie z zewnątrz pospieszają, wydarzenia Cię pospieszają, ludzie Cię pospieszają, to Ty nie czuj presji i się nie spiesz. Gruntownie to przemyśl, ale w sobie. Nie chodź po ludziach i nie pytaj się, co byście zrobili na moim miejscu. Jak mam postąpić, bo bardziej będziecie mieszać sobie w głowie. Może impulsem do rozjaśnienia się Wam klarowności całej tej sytuacji będzie ten film, tak? Albo będzie coś innego, co usłyszycie, zobaczycie, przeczytacie i spojrzycie na ten problem, na tą decyzję, konieczność podjęcia decyzji pod innym kątem. Ale nie spieszcie się, tak? Tu nie chodzi o to, że czas gra na Waszą korzyść, tylko chodzi o to, że nie czujcie presji, że musicie już teraz coś zrobić, dokonać jakiegoś wyboru. To tylko impulsy zewnętrzne, bodźce zewnętrzne i świat, w którym żyjemy, zmusza nas do czegoś takiego albo przyzwyczaił nas do czegoś takiego, a tak naprawdę weźcie sobie tyle czasu, ile potrzebujecie, ok?
Jeżeli ta decyzja dotyczyłaby jakichś spraw materialnych, pieniężnych, finansowych, remontowych, kupna czegoś, to te karty mówią: nie przepłacaj. Wybierz tak, żebyś nie przepłacił. Czyli na przykład, jeżeli na wiosnę planujecie remont, to nie kupujcie już dzisiaj kafelek, bo one mogą być w bardzo wysokich cenach, te, które Wam się podobają, więc poczekajcie jeszcze trochę, może nawet przełóżcie termin tego remontu, bo kiedy Jowisz wejdzie do byka, może sytuacja ekonomiczna się ustabilizuje. Tak myślę, Jowisz wejdzie do byka po 16 maja 2023. Czyli daj sobie czas, tak? Nie wykonuj nerwowych ruchów. Więc mam nadzieję, że w czymś Wam to pomogło. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Bardzo Was proszę o pozostawienie komentarza i subskrypcję. W taki sposób może zostać dokonana wymiana energii również między nami. Albo jeżeli poczujecie potrzebę, że chcecie postawić mi kawę za to, że Wam coś rozjaśniłam na przykład w tym filmie, to w opisie filmu znajdziecie link do platformy, gdzie można stawiać twórcom kawę, czyli to jest Buy Coffee 2, lena7.tarot. Tam jest w ogóle link i na tej platformie znajdziecie instrukcję, jak to się robi. Będzie mi bardzo miło i napiję się dzięki Wam dobrej kawy w dobrym miejscu. Także dziękuję Wam, do następnych filmów. Witam osoby, które wybrały talię trzecią, Mistrz Tarot. Tu jest pudełko od tej talii i zobaczymy tutaj, co się pokaże. Czy Wam to w czymś pomoże, te karty w czymś Wam pomogą w podjęciu decyzji. Zobaczymy. Osoby, które wybrały talię Mistrz Tarot, jaką decyzję mają podjąć? Mamy tutaj pomieszanie żywiołów, czyli mamy trzy żywioły, miecze, puchary i kije. Ja bym powiedziała tutaj, nie postępuj pochopnie w podjęciu tej decyzji, ponieważ, no i nie pytaj się ludzi przede wszystkim, ponieważ ludzie będą Ci radzić, mogą, jakby to powiedzieć, mogą chcieć zapędzić Ciebie w kozi róg, żebyś podjęła decyzję bardziej z korzyścią dla nich niż dla siebie samej. I pamiętaj o tym, że na wpływ na podjęcie jakiejś decyzji, na tak albo nie, na w prawo albo w lewo, mają Twoje emocje. Najpierw musisz uciszyć emocje, bo być może to jest jakaś zachcianka, albo przemawia przez Ciebie żal, albo przemawia przez Ciebie hura optymizm i zaciemnia Ci to obraz, tak? Powiedziałabym również to samo, co w pierwszej talii, że pierwsza Twoja myśl, Twoja reakcja na ten dany problem, powiedzmy, jest najlepsza. Czyli jeżeli pomyślałeś sobie, że ja tego nie zrobię, w pierwszej chwili nie chcę tego, to jest dobry kierunek. I takie zagmatwanie informacyjne przychodzi wtedy, kiedy ludzie się do tego wtrącają, bo oni, znaczy, nie wiem, czego oczywiście dotyczy ta decyzja, ale mam wrażenie, że ludzie wokół Ciebie chcą mieć wpływ na Twoją decyzję, ponieważ chcą mieć również wpływ na to, żeby dla nich było bardziej korzystnie niż dla Ciebie. Także uważaj również na to. Mogą również ci ludzie z zewnątrz powodować, że naciskają jakiś guzik u Ciebie i włączają się Twoje emocje i dlatego nie wiesz, jaką podjąć decyzję. Czyli ustabilizuj najpierw emocje
i wróć do swojej pierwszej myśli. Pierwsza myśl była, sądzę, że była najlepsza, najkorzystniejsza, dotycząca tego problemu, o który pytasz, jaką decyzję podjąć. Możesz żałować też swojej decyzji, albo, znaczy po czasie, możesz żałować, a mogłam zrobić tak, a mogłam kupić tamte buty, a nie te, a mogłam jednak tego nie zrobić. I tutaj też jest zabarwienie tych emocji u Ciebie, tak? Ja mam wrażenie, że ta decyzja, którą podejmiesz, będzie właściwa, tylko potem również jest taki scenariusz, że mogą się te Twoje emocje włączyć, a mogłam inaczej. Ale nie patrz na to, ponieważ ta decyzja, ta pierwsza myśl jest najbardziej właściwa, tak? Także dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że w czymś Wam to pomogło. Bardzo proszę Was o pozostawienie komentarza i pozostawienie subskrypcji. Będzie mi bardzo miło, jeżeli wymienimy się w taki sposób energią. Albo jeżeli chcecie w inny sposób to zrobić, to w opisie filmu jest link do platformy Buy Coffee Too dla mnie. Możecie postawić mi kawę i w taki sposób również mi podziękować. Także dziękuję Wam za dzisiaj, życzę wszystkiego dobrego, trzymam kciuki i do następnych filmów.